Začiatok roka 1945 doniesol na územie Severného Spiša záľahy snehu. Pomedzi ne na západ pomaly postupovala frontová línia. Prichádzajúca jar prinášala nádeje i sklamania. V hlasoch starých ľudí počujeme vetu: po tých mesiacoch strachu sme čakali mier. Ale namiesto pokoja tu opäť tiekla krv. Tak ideme, povedali mojemu. A môj tak pozrel sa na mňa i vraví: staraj sa o mne. No ja sa myslím, potom ako zobrali, tak si myslím, o to už ino na policiu, tam bude kde si zabratý. Ja som nevedela, kto je to. Išli sme ráno na policiu a policia sa opýtala, čo to bolo, jak to bolo, povedali, že to je banda ognia, to je Kuraš. Kto bol Kuraš, ktorého meno vyvoláva i po rokoch strach? Ako sa stal radový slobodník Ogieň veliteľom odboja a potom banditom? Jozef Kuraš sa narodil 20. októbra 1915 vo Vaxmunde. Koncom augusta 1939 bol mobilizovaný do armády, s ktorou bránil Poľsko na Podhalí pri Novom Šonci. Po porážke Poľska sa snažil prebiť na západ a zúčastniť sa v jeho odboji. On sa narodil 1915, bol vycvičený vojak ako poddôstojník, ktorý potom, keď vypukla vojna v 1939, tak on bojoval ako poľský vojak proti nemeckej armáde. A po porážke sa usiloval dostať na západ, ale sa mu to nepodarilo. Zapojil sa do odboja v Poľsku a bojoval proti Nemcom. V 41. Jozef Kuraš vstúpil do odboja, do Tatranskej konfederácie a po jej likvidácii do armii krajovej. Za pomoci konfidentov sa o ňom dozvedelo nemecké velenie. Nemci mu vypália rodný dom vo Vaxmunde, zastrelia otca, manželku a dvojročného syna. Od tohto okamihu Jozef Kuraš prisahá pomstu a uteká do lesov Ostrovska. Na znak odporu prijíma meno Ogieň, oheň. Ogieň zostáva sám, pije. Na Vianoce roku 1943 svojvoľne opúšťa stráž partizánskeho tábora a ide s kamarátmi na zábavu do Ochotnice. Keď sa vracia z pitky zasneženým krajom do tábora, jeho stopy sleduje komando SS. Dvaja partizáni útok Nemcov neprežijú, oddiel je zlikvidovaný. Príčinou všetkého je Kurašova nezodpovednosť. Za ňu armia krajova Kuraša odsudzuje na trest smrti. Agent londýnskej exilovej vlády rozsudok potvrdzuje. Ogieň sa zachraňuje pred popravou útekom k bataliónom chlopským, spolupracujúcim so sovietským NKVD. On ďalej pokračoval v tomto odboji a keď v januári Sovieti obsadzovali tieto územia, tak on spolupracoval s nimi a zaviedol ich cez hory a lesy tak, že ochránili mesto Nový Targ a nebolo zničené. Veliteľstvo sovietských vojsk poveruje Ogňa organizáciou bezpečnostných zložiek v okrese Nový Targ. V tom období preberá moc v Poľsku dočasná robotnícka vláda. Tá s ním však neráta, nemá pre neho funkciu. Urazený Kuraš odchádza do Lublinu vyjasniť si sporné otázky s vládou. Na zásah manželky robotníckeho vodcu Gomulku dostáva funkciu veliteľa štátnej bezpečnosti v Novom Targu. Ale netrvá dlho a za viaceré trestné činy je na neho vydaný zatykač. Jeho spojky ho však informujú a v rozporuplnej situácii Kuraš znova uniká do hôr Ostrovska. Vyhlasuje sa za vládcu kraja, bojovníka za slobodu proti komunistickej moci. Svoju bojovú skupinu Bliskavica nazýva oddielom armii krajovej. Za svoj cieľ si stanovuje etnicky čisté Poľsko, kde nebude miesta pre žiadneho Žida, Slováka alebo Rusína. Po okupácii podšíval sa pod armie krajovou, ktorá rozkazem náčelného dovúdstva zostáva rozviazaná 19. stycznia 1945 roku.
Kurasa pierwszy, kto poznał przy wojsku, bo na ruku do wojska, bo to był nie tu Złopuszny, on był rodak z Zakopanego, a Agnieszka tam urobili pomnik w Zakopanem. Tak, tam są go spotkał. No i był dobry chłop, taki kameracki był. A co potem urobił, to do bandy stąpił i z bandą drżał. On pod naszym nazwą kontynuował niechlubną sytuację, raczej krwawą na Podhalu, mordując, prawda, niewinnych ludzi, w tym Żydów, Słowaków, rabował krowy, rabował konie, prawda, na swoich potrzeb. Byliśmy orać we wiosnę siot zarno. Jak my se orali, przyjechali my z nieskoro, nakormili my te krowy duma. No i poszli my spać. Przysłał tak przed 12 godziną o północy banda ognia. Było bardzo dużo ludzi przed oknem. Ojciec pożerał, widział, że to wojskowi z puszkami, z karabinami chodzili, cywile, co uciekać. No i tak ojciec uczuł. Jak uciekł, jak czas mu trochę drzwiami, tak zaraz okna no, wyłomali, już wleźli, wpadli do izby. Jak mu wyłomali, tak no, z brata bieli jego pierzyną. Przytulał, żeby go nie bili, bo plakał, a ja jestem się gorzej dar na niw, ale się i dostało i mnie. No ale to nie za bocem, żeby my się przyznali, że gdzie ojciec uciekł, gdzie co. No ojciec uciekł i poszedł poza stodoły, bez ogrody, poszedł na drugą stronę do brata, pożreć, że co się robi u noc. Základňa ogňového oddielu bola veľmi široká. Údajne sa v nej vystriedalo až 2000 bojovníkov. Chránila ich vzájomná mlčanlivosť a prísaha. Povesti hovoria, že členom oddielu mohol byť len ten, kto bol účastný priamo na vraždách. Denník samotného ohňa zaznamenáva. Žid na hrebení Vaxmúnskej poľany. Vykonaná exekúcia na 4 židoch. 4 Slovákov nedali výkupné do hlav. Obchodník so zlatom z Varšavy, likvidácia, pomsta. Kone zo Slovenska. My sme spali, bola brama zatvorená i zamknutá a banditi prišli, ohňovci prišli, vylámali dvere a vošli do vnuka. Vošli do vnuka a tu boli dvere i túto bramku. U nás v dome Kalaputov vyrabovali všetko, banda ohňa, vykradli všetko, čo bolo. Jedlo a oblieky, nebalo čo zjesť. Žobraky sme boli. Tu boli také izbečky, to vyrabovali, vydrancovali, kufre boli, porúbali. A tu sme mali bunker u suseda. Tam bola taká stajenka, tam sme s nebojím Vojtom, Lukášom a Tomášom sme tam spali. Každému život je vážny. V štruktúre bandy pôsobili aj ženy. Niektoré rabovali, iné sa zúčastňovali aktívneho boja ako ostreľovačky. Nezastupiteľné boli v úlohe spojok pri styku s civilným obyvateľstvom, ako zásobovačky alebo osobní špehúni. Opäť spomienky Jozefa Kuraša. Češka robí problémy, dal som jej náramok, bola rada. Dievča vo Vaxmunde, navštívil som ju. Ale Baladina je najmilšie. Češka čaká, bude to vraj syn. Nech sa volá Plamienok, veď som oheň. Policjant już przyszedł. Przyszedł i go do tagnął.
A przyjdzie ojciec, to ma się zgłosić na SB, do Nowego Targu. Ludzie się bali aj obracić o pomoc na organy, ponieważ wiedzieli, albo bali się, że właśnie ten policajt, który wodnie robi teda jako służbu policajta, że w nocy jest też len banditą. A my się nie przyznali. No i ojciec był po tym nieskorzy w domu i tato musicie uciekać z domu. No to tak się ukrywali, ale zaraz na drugą noc już poszli, już nie byli w domu. Nie byli w domu i poszli na Słowisko. W apryli 1946 som bol w Starej Wsi. A wtedy prawie uciekli z polskiej Nowej Belej, Krempach a z tychto dziedzin przed Kuraszem pouciekali do Spiskej Starej Wsi. A ja som tam prišiel a som rozprával s tými ľuďmi, robili sme záznamy, samozrejme československé orgány to dokumentovali. A my ako ministerstvo zahraničných vecí sme 6. mája 1946 odovzdali polskému vyslanectvu v Prahe diplomatickú notu, v ktorej sme všetko toto shrnuli a predostreli a žiadali, aby sa prestalo s prenasledovaním Slovákov. Nevyberané spôsoby ohňovej bandy voči národnostným menšinám v Poľsku postupne prerástli vo všeobecnú brutalitu voči obyvateľstvu. Lákadlom sa stáva čoraz väčšia korisť. Cieľom už neboli len Slováci a Rusíni, ale aj majetní Poliaci a Židia. V roku 1946 prechádzala cez Kroščenko skupina Židov, ktorá dostala povolenie vycestovať z Poľska do Spojených štátov amerických. V skupine bol i tajná spojka, agent, ktorý počas vojny úspešne pôsobil napomedzi Slovenska a Poľska. Ja pracując, prawda, w warsztacie masarskim, w nocy się przeważnie robiło kiełbasy i te nieczystości z jelita mi się szło na Dunajec i płukało się tam jelita. I poszedłem nad Dunajec, to było 2 na 3 maja i widziałem, jak przejechał motorek. A ten motorek pojechał w stronę Kroščenka i na Nowy Targ przez Kroščenko. I zaczęła się ta utarczka. Błyski latarek, utarczka jakaś tak się zaczęła, strzał i po chwili serię z karabinów maszynowych, prawda, i krzyki. Tych krzyków, jak Boga kocham dzisiaj, to jak Boga kocham, tych krzyków nie zapomnę do końca życia. Krzyk dzieci, kobiet, prawda, i tych ludzi. Jak krzyczeli, a tam co chwilę ino z karabinów maszynowych, z maszyną czy z automatów, prawda, i serię po nich, i serię po nich. Útok neprežilo 11 osôb. Poľská milícia našla ráno len bezduché tela obetí, peniaze, doklady a šperky zmizli nenávratne. Zahynul aj tajný agent František Koledevský. Jeho bezvládne telo našli blízko nákladného auta na brehu rieky. To bol zo Spiskej Belej, ktorý sa vracal z frontu z druhej svetovej vojny v 45. roku, v maji. Tak ho zadržali tu na, bili ho a on prosil, že mu darovali život a že má 5 detí. Tak ho zavraždili a hodili do toho Dunajca. To mi rozprával človek zlopušný, ktorý už nežije, bo on by viac ešte povedal. Kuráš byl tylko tu jakiś rok po wojnie, zeszedł z gór na dół. Widziałem go w rynku, w Nowym Targu. Był komendantem, nie? Później jak zaczęła się bezpieczność do niego dobierać, poszedł w góry, zabrał broń i poszedł w góry.
Później w 1946 roku kilkaset tych partyzantów szło od Waksmunda do rynku, chcieli więźniów odbić, nie? A na bezpieczności był jakiś uwag, pili, nie? Pili tu, nie? I partyzanci szli taką terrierą koło domu z karabinami maszynowymi, nie? I wszystkich ludzi wyganiali, żeby uciekali, bo będą strzelać, nie? I oni rozbili tych więźniów, puścili i wracali z powrotem. I jak koło Waksmunda wracali, tak jechały Żydki chyba, tak z tego wynika, nie? I oni myśleli, że to bezpieczność, pewnie zaczęli strzelać. Ja się dowiedziałem później w popołudniu, że tam leżą jacyś zabici, a nikt tam nie poszedł, nawet bezpieczność tam nie była, nie była. To było w południe, ciepło, gorąco i tam leżeli pięciu, czterech, nie wiem, na takich kamieniach powtłuczonych na drogę. Jednego poznałem, to był syn adwokata, Kat się nazywał tam. No, tego poznałem. To sami tacy młodzi byli, w moim wieku, no. Tak po 20 lat, nie? Poznałem, że to Żydzy, bo był ten Kat jeden, ze mną do szkoły chodził. No to ja go nie widziałem, 5 lat to go nie poznałem. My razem do szkoły chodzili. Rabowali tieża i u Polaków, a na Grunkowie to zabili czterech z całej rodziny, wybili, wymordowali. Na Ostrowsku też babę obieszyli, oto ciechotną. No, to bo im nie pasowała, że coś i powiedziała na niego, że a to już została obiesona nawet. A co tam jeszcze więcej, to się ani nie przyznają siczka, bo to i winie honor. No ale kiedy ci ogniowcy wiedzieli, że tam jest Jalowica, chcelo sa mesa, no tak išli to Jalowicu wziąć. No tak wyskoczyła ta żena i ogromnie na nich to, a wy takie, a wy to, wy tamto, nie patrzcie roboty, a wy no, pijecie, a chodzicie, a to, a tamto. No i ogromnie na nich to. No jeden sa obrazil, veľmi sa urazil, Jalovicu vzali na druhý večer a urodila detsko. To detsko malo asi 3 či 6 mesiacov, také ešte bolo malé. Krmila ho prsou to detsko, večer prišli zase. Mariška, poď do sieni. Taký chalupný to byl, on ešte žije pravdepodobne v Amerike. Maryszka, pójdź do sieni. Zaraz nakarmię dziecko. Maryszka, pójdź do sieni. Nic, przyszedł, chytił to dziecko, chodził na pościel, a wzięli do sieni, a strzelił flabu. Zabił. Stało się to, myślę, to 3 albo 4 roki. To był chłopiec. Otec ho vychoval, tieti tam, ako tietky to rodina to. I išiel do Ameriky. A tí ogňovci dostali sa do Ameriky. Štát, že by nemohol s nimi, nemal práce, to rýchlo im dávali tie pašporty, no i víze, že by odišli, bo vtedy nebude to s nimi toho klopotu. No to, ten, tam bolo blízko, kde bol ten halupný. Večer sa poschádzali, chalupný tiež išiel na vtie. A kogoš tu máte? Z Polski. To mi nepoznáš? 6 miesięcy bylo mi, jak si matke zabil, to mi nepoznáš? Ten lapec do neho. Bo on potom s tými bandami zležil, tak Novej Bieli zastrelili. 3 ľudí, jedici, jedného chlapa, kacvine, a potom na posledku prišli mne zabiť. Tak prišli tu a pošli tu. A jedni prišli po mňa do Ríži, poď sem doma v štarni. Tak tu ma dovedli. A tu vy vyčítali ten výrok.
kara śmierci, a wszystko zobrać. A ja sobie go pytał, a co chcę wam urobił? Za to, że wam cukor, muku nosił, żebyście żyli, a teraz ty na przyszli zastrzelić. Tak. A on zakopkał na dwierę. Otwierajcie. A po coście tu przyszli? Kto was tu posłał? Uciekajcie. Coście mu zabrali, wracajcie. Zabrali mi pieniądze w izbie. Tak, musieli wracić. Oni poszli chore, a on poszedł do dołu. Ale mi nie powiedział, co za jeden. Ja nie wiedział, co to za był. Ale przyszedł do domu, żena płakała, dzieci płakali. Co się stało? Nic się nie stało. Peniazy wrócili, żena powiedziała, poszli. Tam sąsiedowi potem zabrali krowu i konia i poszli. Co on mógł sobie zrobić? Z jednej strony z nimi drżał, a z drugiej strony kamarata bronił. Tak, nie chcę, żeby mnie boli zabili. Tak to jest. Besnenie ognia vrcholilo na prelome rokov 1946 až 1947. Počet obetí presiahol číslo 400. Tragický prípad gazdov z Novej Belej, unesených na jar 1946, rezonoval po celý rok. My robili s krovami, koniami. Nie mieli boj, nie było za co kupić. Wiecie, co oni byli dość ładnie, nie wiem już wrodo, bo co im przyszło, to zabrali. No jak już zabrali, świniu zabitu, my mali na korykie. Wszystkie odjęli, co sme mali, po szafach nawyrzucali, powybierali, co najlepsze, jakie kożuchy, serdaki, wszystko zabrali. Także nie ostali nam ani co obrzec. Nie ostało. No cały rok sme czekali, ja som sa tešila, że sa jeszcze bratie żywi, bo tak było powiedane. I co? Trzeba było sadzić. Gdzie pójdziecie? To Ostrowskie Hory, tam w tym Ostrowsku, bo pozabierani i tam ich drżali. To jedni wrabili, o, oni są na dobrym mieście, no nie mogą do domu przyjść. A drugi zaś, oni są już pod trawniką. Dopytowaliśmy się, gdzie są pochowani, albo czy żyją, czy nie żyją. Nie, do roku sme nie dostali żadnej odpowiedzi. Aż sa jeden z Ostrowska mąż ozwał, że on pójdzie pokazać miejsce, gdzie oni leżą. No i umówiliśmy się z tymi, co tam ci zabrani byli, traja. Tam byli muża, jeszcze wnuki wielkie. Tam oni išli. Z wozem ode mnie nie miał kto iść. Ja som czekała, co z tego będzie dalej. No oni išli i ten muž czekał zaraz przed Ostrowską. I tam ich wywiedł do lesa, skazał miesto. Jeszcze si kazał zapłacić za to po 2000 zlatych. Sme museli jeszcze za to zapłacić, co pokazał. I odišiel preč. Ogňová banda, i keď sa jej pripisujú heroické činy, prechádzala postupnou morálnou degradáciou. Informácie z jej kruhov unikali za veľké finančné obnosy. Jednoliatosť podopretá prísahami sa postupne vytrácala. Ďašom tego maja to bolo, no, to ja môžem to povedieť, ja my ich priviežili. No ja my vyšli na zvonice, to my požiadali, že som přilešie, nie, ja na to wyzwoniali zaraz. Smutok całej obcy. A jak ich przywieźli wtedy z tym fort, bo zabijany, to ja som zomdlewa. Ja ani nie wiem nic, jak było, co było. Nie pamiętali. Thank you.
No jedna córka miała 2,5 roku, a druga się narodziła po tym, jak ho zabrali. Dzieci po niej ostali. U tej Lapszańskiej to teraz ino dwoje ostało. Na Uściurkowców było więcej. A u Kraka ne to była jedna córka, ne to, tak ta się dożyła swojej starości. A po pogrzebie o tydzień przyszedł rozkaz, że trzeba mrtwoły wygrzebać, bo musiał skusić, ako są pobici. Tamtym krajom jeszcze mal kto iść. A ja się musiała zabrać, bo pa tu iść musiał wygrzebać. Wyjali trumny, otworzyli. To tak mali równa, jeden był zastrzelony. Drugi mal remen zadu se mi bol. A moj mal, moj bol biti ten narzędziem. Tak potem było wysvětlené. Ten narzędziem mi mal hlavu tu poštipanu. Bir hlavi. Boli na misie Bialce. Ja som bol, bo tu akurat tej Bartek, on zomrel już, mój kamarad, rówieśnik mój, jeho też wyrabowali wtedy. Hovorí mi, chodź, idziemy na te misje, bo to misjonarii boli tamto. I pamiętam sa tak to, że... No ale już wtedy vláda coraz to była silniejsza, to bez UB sledovalo to tamto za ogniem. No i ten misjonar hovorí, zaklinam was, zlodzieje bandyci, zaklinam was. Bo tu już okrem toho, że na Spiši było, tak aj na Podhali też wiele mrtwol było też. No tak to wszystkim vlasy rastli, jak to tak kričal ten misjonar. No nie odylho, tak sa stalo potom, że już na jar, nie wiem, którym to dnia, ale już tak było, myslím, śniegu nie było już wtedy. Wtedy ho potom tam dopadli. Začiatkom roka 1947 poľská bezpečnosť za pomoci jej rozširujúcej sa siete začína potláčať činnosť jednotlivých band. Slučka sa začala zaťahovať aj okolo Ogňovcov. 21. februára nastal náhly prepad. Kuraž, vidiac beznádejnosť situácie, nemožnosť uniknúť z obklúčenia, strieľa si do hlavy. Jeho bezvládne telo prenášajú milicionári do nemocnice v Novom Targu. Ogieň na druhý deň umiera. V dniu 16. marca 1990 roku, kiedy sytuacja polityczna już się w kraju trochę ustabilizowała i można było mówić o Armii Krajowej, gdzie Urząd Bezpieczeństwa już aż tak nie prześladował, udaliśmy się w kilku byłych partyzantów do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, gdzie proboszczem był ksiądz Franciszek Juraszek. I tam postanowiliśmy ujawnić, prawda, naszą działalność dotyczącą Józefa Kurasia Ognia. Ja, będąc wikariuszem, zostałem poproszony o przygotowanie stołu, krzyża, Ewangelii, świec. Zapaliłem świece i wtedy ci panowie podeszli, położyli rękę na Biblii i przysięgali. Że to, co jest tu napisane, jest prawdziwe. Nie ma żadnego kłamstwa w tym dotyczące działalności Józefa Kurasia Ognia. I tak częściowo w czasie okupacji, a szczególnie po okupacji, kiedy on takie złą, krwawą robotę robił na Podhalu, Spiszu i Orawie. Nie tylko tu w naszych terenach, bo i tam na terenach byłej Słowacji. Členovia bandy sa postupne roztrácajú medzi civilným obyvateľstvom. Využívajúc amnestie poľskej vlády, unikajú spravodlivým trestom.
Najvykričanejší dobrodruhovia sa strácajú za oceánom. Spravodlivosť mlčí. V krajine mal nastať pokoj za akúkoľvek cenu. Smrťou Jozefa Kuraša Ogňa, rozprášením jeho oddielu, nastáva postupné upokojenie situácie na území Hornej Oravy a Severného Spiša. Ťažké pomery v rokoch 1945 až 1947 mali za následok vyhnanie vyše 6000 Slovákov z Poľska na Slovensko. Teror a brutalita Ogňovej bandy žali svoju krutú daň. Až jarou v roku 1947 vstúpil mier i do bohom zabudnutých kútov.